Dzień dobry wam wszystkim. Muszę się trochę nacieszyć wami i popatrzeć, czy się zgadza wszystko. Chwała Bogu. Amen. Wiecie, kiedy szedłem tutaj do zgromadzenia, to słyszałem, jak grupa ćwiczyła pieśń i śpiewali Łaska Twoja, Panie, wielka jest. I kiedy wszedłem do tego budynku, przez chwilę miałem widzenie. Ja bardzo dziękuję Bogu za widzenia. Przez chwilę możemy zobaczyć coś, co odrywa nas od rzeczywistości. I miałem takie widzenie, chcę wam go opowiedzieć. Widziałem w niebie przygotowania do śniadania. Nie wiem, czy to możecie sobie wyobrazić, spróbuję jak najbardziej, jak ja to widziałem w swojej wyobraźni. Wiecie, były stoły zastawione, piękne, bardzo naprawdę wszystko. Nie umiem tego wyobrazić, ale i przedstawić wam tym bardziej, z moimi słowami skromnymi, ale wyobraźcie sobie, że najładniejsze, co może być, wystawa i bardzo bogato i takie naprawdę niesamowite dary na tych stołach, chleb w każdej postaci, wszystkie rodzaje, jakikolwiek, pachnące. To było coś wspaniałego. I przygotowania do tego śniadania były takie ruchliwe, bardzo się tam dużo działo. Ja się patrzę i wiecie, kto przygotowywał to? Bóg Ojciec, Jezus i Duch Święty. Ja sobie wyobrażałem, że tam będzie dużo sług, że tyle stołów to musi obsłużyć służba. I patrzę, osobiście przygotowują, przynoszą i ciągle donoszą. Ja myślałem, że to już jest wszystko, przecież tam już na tym stole już tam nie ma miejsca, tam już jest wszystko. Dla mnie to tam już jest za dużo jak na śniadanie. Na śniadanie to kromeczka z drzemem. A tam noszą i coraz więcej i coraz lepsze, jeszcze ładniejsze. I wiecie, zastanawiałem się, patrząc na to, chciałem jak najdłużej patrzeć na to. Chciałem skosztować, zobaczyć, być jak najbliżej tego wszystkiego. To było chwileczka, ale mówię tak, jak to wyobrażałem sobie w moim sercu. I wiecie, takie pytanie zadałem, dlaczego śniadanie akurat? Przecież Pan Jezus mówi, że będę z wami wieczerzał. Wyobrażałem sobie, że to kolacja ma być. I wtedy przyszła mi taka myśl, myślę, że to odpowiedź, że dzisiaj jesteśmy tutaj na tym miejscu, tam w niebie jest śniadanie. Z Bożej łaski, to jak śpiewałem, ta pieśń płynęła, łaska Twoja wielka jest. Z Bożej łaski, z Bożego stołu spływa na nas. Jesteśmy razem, Bóg jest obecny wśród nas. I wiecie, spływa z tego stołu Boża obfitość, Boże bogactwo, Boże doskonałości, Boże dary spływają dla nas, abyśmy my też korzystali. Ale póki jesteśmy na tej ziemi, jest jeszcze śniadanie w niebie. Ale Pan Jezus przygotuje kolację. Ja sobie to wyobraziłem, że wiecie, jest śniadanie. Dzisiaj już mamy godzinę przedpołudniową. Za chwilę zjemy wspaniałego naleśnika. Spotkamy się ze znajomymi, wypijemy kawę, porozmawiamy. Będziemy się cieszyć i za niedługo jest kolacja. Nawet się nie kapniecie, jak to szybko przeleci. I właśnie w kontekście tego zrozumiałem, że tak blisko jest do tego miejsca, kiedy będziemy razem z naszym Panem. Jak od śniadania do kolacji, jest tak blisko. Dało mi to do zrozumienia. I to, kiedy Marek czytał to słowo, dopiero mi przypomniało się to, że to właśnie o to chodzi. Chodzi o to, że teraz tam jest uczta, jest śniadanie, ale jest już blisko, kiedy Pan Jezus przygotuje kolację. Tak sobie dodałem już w swoim myślach, że ja zawsze lepszą kolację jem jak śniadanie. I wiecie, porównanie tego, co widziałem dzisiaj rano, to nie wyobrażam sobie, jaka może być kolacja. Ale chcę was zachęcić, że to już jest blisko i naprawdę wspaniałe. My mamy dobre życie. Wiecie, ja się mam dobrze tutaj. Mamy dobre życie na tej ziemi może. Mamy wspaniałe rodziny, mamy wspaniałe, dobrze się nam powodzi, mamy pracę, mamy się dobrze. Ale wiecie, ja tęsknię za tym, którego tak bardzo kocham, który wyratował mnie ze śmierci. Tęsknię do niego. I wiecie, wiem, że tam jest jeszcze lepiej, jeszcze bardziej mogę być szczęśliwy w jego obecności. Skoro ten przedsmak tego, co możemy już teraz kosztować z Jego ręki, jest tak wspaniały. Oczyścił nas z grzechów, wyrwał nas i na własność uczynił na zawsze. Amen? Halleluja. Wielki jest Pan. Amen? Wiecie, dlatego nie myślmy sobie, że przyjście Pana jeszcze czas, ale to jest jak od tej chwili do kolacji. Bardzo blisko. To jeszcze tylko chwilka. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za życie świata. Już wiecie, z którego miejsca przeczytałem to słowo. Otwórzmy Ewangelię Jana. Macie swoje Biblię? Otwórzmy Ewangelię Jana, 6 rozdział. To jest długi rozdział, ale bardzo, bardzo, bardzo jest wspaniały dla naszego życia.
Ewangelia Jana, 6 rozdział. I będziemy czytać może nie cały ten urywek, ale ja wybrałem sobie kilka wersetów, które jak najbardziej przybliżą nam to, o czym chcemy dzisiaj mówić. Mamy otwarty, 6 rozdział od 27 wiersza. Pan Jezus mówi tak. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Rzekli wtedy do Niego, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy Jezus rzekł im, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba wstępuje i daje światu życie. Wtedy rzekli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełnić swoją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, aby z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, abym nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mojego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. I może 46. Niejakoby ktoś widział Ojca, Ojca widział tylko ten, który jest od Boga. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni, poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba wstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za życie świata. To jest ten wiersz, który przeczytałem na początku. Halleluja, wspaniałe słowo. Wiecie, chciałem powiedzieć, Duch Święty dotknął mojego serca jakiś czas temu, aby rozważać na temat tego słowa. I czytałem wcześniej. Pan Jezus ma niesamowity, kiedy czytamy Ewangelię, niesamowity sposób usługiwania. Wiecie, ja mu zazdroszczę tego. On kiedy chodził po ziemi, kilka wersetów wcześniej, żebyśmy otworzyli nasze kartki, jest napisane, że 5000 ludzi słuchało, ponad 5000 ludzi słuchało Pana Jezusa, Jego kazania. I wiecie, kiedy przyszedł wieczór, kiedy zgłodnieli, Pan Jezus pyta się uczni, trzeba im dać jeść, bo oni się zgłodniali, zesłabli. Słońce grzeje i są już słabi. Trzeba, aby się posilili, aby zjedli kolację. I wiecie, to było niesamowite. Pan Jezus uczynił z 5 chlebów, nakarmił wszystkich ludzi. Dzisiaj ludzie mówią, pewnie to jest niemożliwe. Przecież jak można z 5 chlebów, chociażby były duże, chociażby były, tam jest napisane jęczmienne, chociażby były wielkie te chleby, no to 50 ludzi może po okruszence by zjadło, ale nie 5000. To jest nielogiczne, to jest niemożliwe. Wiecie, Pan Jezus nakarmił 5000, ponad 5000 ludzi. Najciekawsze dla mnie i najśmieszniejsze jest to, że 5000 świadków było na to, że to się stało i że to było, ale ktoś potrafi na swoje usprawiedliwienie niewiary powiedzieć, nie, to jest niemożliwe. 5000 ludzi mało tego, że to widziało i słyszało, ale też mieli żołądki napełnione. Wiecie, oni byli tak zafascynowani Panem Jezusem, że powiedzieli, to jest naprawdę prorok, który przyszedł, który jest posłany z nieba. Oni to powiedzieli swoimi ustami. Oni rozpoznali, że to nie jest zwykły człowiek, ale to jest ktoś, kogo posłał Bóg. Ci ludzie, którzy najedli się tego chleba. I oni zapatrzeni w to myśleli sobie, Panie Jezu, teraz fajnie, będziemy chodzić za Tobą i nigdy nie będziemy głodni. Nie będziemy musieli robić, nie będziemy musieli, tylko będziemy chodzić za Tobą. I mówili, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. My będziemy za Tobą chodzić, my Cię obwołamy królem. I wiecie, Pan Jezus mówi, to nie ten chleb. To nie ten chleb. I powiedział coś takiego bardzo, bardzo ważnego. On nie powiedział, ten chleb zostawcie. Możecie chodzić za mną, ja was będę karmił, ale o inne. On powiedział zupełnie coś innego. Jest chleb, który jest potrzebny waszemu życiu. Musicie go jeść każdego dnia. Chleb to jest podstawa życia. Weźmy to w ten sposób. To jest podstawa żywienia. Żeby żyć, trzeba jeść. Amen? Wszyscy się zgadzają ze mną. Żeby żyć, trzeba jeść. Pan Jezus powiedział, tak jak chleb, każdego dnia musisz jeść.
żeby Twoje ciało nie umarło, żebyś nie umarł. Tak, podstawą życia jest jedzenie, jest chleb. Ja jestem chlebem żywym. Kto spożywa ten chleb, nigdy nie umrze. Słowo Boże jest wspaniałe. Amen. Ono jest pewne, ono jest prawdziwe. Jeżeli wierzymy Słowu Bożemu, to jest naprawdę podstawa, aby dzisiaj mógł na nowo zaufać, uwierzyć Mu, że nigdy nie umrze. Pan Jezus powiedział, zabiegajcie o pokarm, który wam da Syn Człowieczy, który trwa, który jest życiem wiecznym. Nie o ten, który jest na ziemi. To nie znaczy, że mamy nie przestać pracować, przestać jeść. On powiedział, to niczego tego nie zmienia. Ale nie o ten pokarm zabiegajcie, raczej o ten inny. Zabiegajcie. Co znaczy zabiegajcie? Wiecie, my w naszym życiu jesteśmy w stanie zabiegać tak mocno o jakieś rzeczy, że zasłoni nam to całe nasze życie, to, co jest ważne. To, co jest wieczne. To, czego nie możemy stracić. To, co powinno być cały czas przed naszymi oczami. Dlatego Pan Jezus powiedział, wyczulił nas mocno na to, zabiegajcie nie o to, co do naszego żołądka przychodzi, nie o to, co jemy każdego dnia, ale to jest ważne, ale zabiegajcie o pokarm, który trwa i który jest wieczny, o chleb życia. Jezus Chrystus jest chlebem życia. I tak bardzo prosta Ewangelia, tak jak jesz każdego dnia, rano się budzisz, robisz sobie śniadanie, kromeczkę chleba, kiedy jesz każdego dnia śniadanie, potem jesz obiad, potem jesz kolację i twoje ciało jest mocne, jest zdolne wykonać pracę, jest zdolne się poruszać, jest zdolne funkcjonować, jest zdolne wypełnić wolę Bożą na tej ziemi. Tak samo Pan Jezus powiedział, że beze mnie jesteście martwi. To jest porównanie. Jeżeli by ktoś sobie dzisiaj przestał jeść, tego nigdy nie róbcie, to umrze. Jeżeli przestaniesz mieć społeczność i karmić się Jezusem Chrystusem, twoje życie legnie w gruzach. Dlatego tego nie róbcie. Nie głodujcie swojego życia. I chcę zachęcić, tak jak Pan Jezus powiedział tutaj, ale o pokarm, który trwa, o pokarm życia wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, o chleb, którego każdego dnia potrzebujecie. I wiecie, tak samo jak podstawą żywienia jest chleb, jest jedzenie, tak samo w naszym życiu jest ważne to, aby się żywić, aby każdego dnia mieć społeczność z Nim, aby Go spożywać. Ludzie tego nie mogli zrozumieć. Wiecie, oni tego nie mogli zrozumieć. Oni myśleli tylko o swoim żołądku. Myśleli o tym, że jest dobrze. Jest dobrze, kiedy Pan Jezus takie niesamowite cuda czyni. Potem mówią tutaj jeszcze, pokaż nam jakiś znak, to już uwierzymy w Ciebie. Już żeśmy się najedli. Było tak fajnie, ale teraz jeszcze zrób jakiś cud, a uwierzymy w Ciebie. Pan Jezus mówi, to nie tak działa. To nie tak działa. I wiecie, w tym rozdziale Pan Jezus bardzo dużo mówi takie zdania. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. Kiedy Pan Jezus mówi coś, że zaprawdę, czyli to jest bardzo ważną prawdą, to znaczy, że to jest ważne. Pan Jezus bardzo często w tym rozdziale mówi zaprawdę, zaprawdę. Czyli powtarza to dwa razy. Jest to bardzo ważne. Jest to bardzo ważne to, co chcę powiedzieć. I wiecie, w tej Ewangelii jest przedstawione, jak bardzo prosto nasze życie, jak nasze życie może być bardzo prosto Ewangelia przedstawiona. Nie musimy komplikować naszego życia, ale po prostu tak jak jesz chleb, tak miej społeczność z Jezusem Chrystusem każdego dnia, tak rozmawiaj z Nim, tak karm się Nim. I Słowo Boże jest Jezusem Chrystusem. Amen. Słowo Boże, Ewangelii tej samej na początku jest napisane, na początku było Słowo. Słowo było u Boga, Bogiem było ono Słowo. I Słowo ciałem się stało, zamieszkało wśród nas. Amen. Słowo Boże to jest Jezus Chrystus. To jest Jezus Chrystus. I czytając Słowo Boże i mając społeczność z Duchem Świętym, możesz mieć, karmić się Jego życiem. Karmić się Nim. Amen. Karmisz się Słowem Bożym i żyjesz. I żyjesz każdego dnia. On tego chce. Wiecie, On przygotowuje wielką ucztę dla Ciebie i dla mnie. Ale On chce, abyśmy tu na ziemi już razem z Nim, abyśmy razem z Nim mogli się rozkoszować i cieszyć. On jest zainteresowany tym. My czasami sobie myślimy, że jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. I tak jak jest, tak jest. Ale On bardzo jest zainteresowany Twoim i moim życiem. On każdego dnia przygląda się i patrzy się, jak Twoje życie wygląda. Czy naprawdę, czy jesteś dobrze najedzony? Czy nie jesteś czasem głodny? Zgadza się? On jest zmartwiony, stoi w drzwiach czasami, kiedy nie zjesz śniadania
I mówi, jak ty bez śniadania wychodzisz z domu, a Słowo Boże leży obok, tak blisko. Jak możesz bez śniadania wyjść? I on się martwi o ciebie. On mówi, zabiegajcie o ten pokarm. Zabiegajcie o ten pokarm, który trwa na wieki. To jest niesamowite. Ja jestem chlebem żywota. Halleluja. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Niesamowite słowa. Jezus Chrystus mówi, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. W tej samej Ewangelii chyba jest powiedziane w jednym miejscu, że kto wierzy we mnie, kto słucha słowa mojego i wierzy temu, który mnie posłał, już przeszedł z śmierci do życia. Amen? Halleluja. Powiedział to do jednego człowieka. Mówi, jeżeli słuchasz mojego słowa i wierzysz w Jezusa Chrystusa, wierzysz w tego, który mnie posłał, wierzysz w Ojca, to już przeszedłeś śmierci do żywota. Już przeszedłeś do życia. Halleluja. Już nie ma śmierci nad tobą. Wierz, kiedy słuchasz Bożego Słowa i wierzysz Mu, wierzysz w Jezusa Chrystusa. I chciałbym takim słowem was zachęcić dzisiaj. Chciałbym na nowo. Ja wiem, że my to wszystko wszyscy wiemy, ale wiecie, my sobie wyobrażamy zawsze, że społeczność z Bogiem to jest na zgromadzeniu. Społeczność z Bogiem to jest wtedy taka szczególna chwila, kiedy trzeba się przebrać, kiedy trzeba się przygotować, kiedy trzeba, jeżeli na to nie ma czasu, no to nie ma społeczności. Wiecie, ale społeczność z Bogiem to jest jedzenie chleba każdego dnia. Społeczność z Bogiem to jest śniadanie, obiad, kolacja. Pomiędzy tym przekąska. To jest społeczność z Bogiem. To jest to, kiedy jesteś spragniony, chce ci się pić, sięgasz po szklankę wody. To jest społeczność z Bogiem. To jest tak proste. To nie jest nic skomplikowanego. To jest zjedzenie śniadania. Powiedzcie, czy specjalne rytuały tworzycie przy tym, kiedy chcecie zjeść śniadanie? Czy robicie wielki biznesplan śniadania? Począwszy od zakupów i od planowania ich? Nie, to jest normalna czynność. To jest czynność, która zawsze jest przygotowana. Kawałek chleba, jest coś przygotowane do tego chleba. I tak właśnie Pan Jezus chce, abyśmy zrozumieli Ewangelię, zrozumieli spożywanie Jego ciała, spożywanie być razem z Nim. Ja chcę powiedzieć, że w tej Ewangelii jest napisane, że to było kazanie Pana Jezusa, kiedy najwięcej ludzi odeszło. Wiecie, Pan Jezus, 5000 ludzi przyszło i chcieli Go obwołać Mesjaszem. Ale za chwilę, kiedy powiedział o chlebie życia, powiedział to, że kto nie spożywa mojego ciała i nie pije krwi mojej, większość ludzi odeszła. Wiecie, my sobie przygotowujemy, ja nie chciałbym, żebyście odwrócili się i poszli po tym kazaniu. Chciałbym, żebyście byli zachęceni. Ale wiecie, wyobraźcie sobie sytuację, że Pan Jezus głosi to słowo, głosi w Kafarnaum i najwięcej ludzi w czasie Jego służby odeszła po tym kazaniu. Takie piękne kazanie. Mówi o zwykłych rzeczach, mówi o prawdziwych rzeczach, mówi o chlebie, mówi o życiu. A większość ludzi poszła. Jedni mówili, to jest twarda mowa, to jest niemożliwe. Inni mówili, to jest zwiedzenie. Jak można jeść ciało i pić krew? To jest przecież coś niezrozumieli. To jest tragedia, kiedy jest Boże życie przedstawione na tacy i człowiek go nie przyjmuje. Ale nie można go zrozumieć, jeżeli nie chce człowiek być odrodzony. Jeżeli nie chce przyjąć Jezusa Chrystusa. Jeżeli chce żyć po swojemu. Jeżeli chce dalej żyć w swoim grzechu i zadowoliłby się tylko tym, żeby dzisiaj było w żołądku dosyć. Dlatego chcemy popatrzeć dalej, chcemy popatrzeć na nasze życie wieczne. Popatrzmy na nasze życie wieczne. Pan Jezus zatroszczył się, Bóg Ojciec zatroszczył się o Twoje i moje życie wieczne. On nie jest zainteresowany tylko tą chwilą tutaj na tej ziemi, ale On zatroszczył się o całą wieczność. Zatroszczył się, wiecie, że nie, jeżeli ktoś by miał wątpliwości, że nasze życie nie kończy się na tej ziemi. Wiecie o tym. Ono się nie kończy na tej ziemi. Ja bym chciał dobrą nowinę wam powiedzieć, bo niektórzy zmartwieni jesteście, tak jakby właśnie się tutaj kończyło. Chcę wam powiedzieć dobrą nowinę. Nasze życie się tutaj zaczyna i ono się nigdy nie kończy. Amen? Halleluja. Boże Słowo na ten temat nam mówi. Boże Słowo mówi, mam silne dowody na to, mogę wam to udowodnić. Wiecie, ono się tutaj nie kończy. Ono się nigdy nie kończy. Bóg zatroszczył się o całe twoje życie. Tutaj jesteśmy i cieszymy się razem ze sobą. Mamy dobry czas, społeczność. Mamy też złe chwile. Mamy też bardzo przykre czasami doświadczenia. Mamy czasami chwile rozpaczy. Czasami nie chce się nam żyć. I też to mówimy Bogu. Wiecie, ja mówię tak, jak jest. Czasami masz wszystkiego dosyć.
Ale nasze życie tutaj się toczy po to, abyśmy poznali, abyśmy zaczęli jeść, abyśmy zaczęli żyć i aby nasze życie było wieczne. Amen? Bóg się o to zatroszczył. Bóg Ojciec obmyślił plan. Mówi, jest jedyna droga, jest jedyne wyjście, aby Jezus Chrystus, Syn Boży, oddał swoje życie, przyszedł na tę ziemię, żył wśród tych moich kochanych, normalnych ludzi, żył pośród nich, jadł z nimi, spał z nimi, rozmawiał z nimi, modlił się z nimi, pomagał im, uzdrawiał ich, współczuł im w ich cierpieniach. I ten sam Jezus Chrystus musi oddać życie swoje, musi oddać życie, musi przelać swoją krew, żeby ci ludzie byli raz na zawsze wykupieni z grzechu. Żeby oni mogli być ze mną, żeby byli razem ze mną. Jest taka jedyna tylko droga. I Bóg, wiecie co on zrobił? On to uczynił. Razem z Jezusem Chrystusem. Jaki wspaniały przywilej jest dzisiaj. Dzisiaj słuchamy tego. Dzisiaj się rozkoszujemy tą chwilą. Dzisiaj Słowo Boże nam to potwierdza, jaki jest dobry Bóg. Że On nie zostawił nas samych. Nie powiedział, teraz sobie radźcie, składajcie sobie ofiary i jakoś się musicie wykaraskać z tego grzechu. Nie, On nie zostawił, bo wiedział, że nie jesteśmy w stanie. On wiedział, że nie jesteśmy w stanie bez Niego przeżyć jednego dnia. Dlatego oddał swoje życie. Jezus Chrystus oddał swoje życie. I dzisiaj mówi nam, ja jestem chlebem żywota. Kto je ten chleb, nigdy nie umrze, ale będzie żył wiecznie. Halleluja. I chcę wam powiedzieć, że twoje życie, kiedy spożywasz ten chleb, kiedy spożywasz Jezusa Chrystusa, kiedy czytasz Jego Słowo, kiedy słuchasz Jego Słowa, kiedy masz z Nim społeczność i oczyszczasz swoje życie świętej krwi Jezusa Chrystusa, to znaczy pijesz krew Jezusa Chrystusa, oczyszczasz swoje szaty. W Słowie Bożym jest wiele miejsc napisane, kiedy pierzesz swoje szaty. Wiecie, ja nie wstydzę się przychodzić do Jezusa, nie wstydzę się przychodzić każdego dnia i mówię, Panie, moje szaty nie wyglądają dzisiaj tak najbardziej lśniąco. Potrzebuję Twojej świętej krwi. Każdego dnia, wiecie, jesteśmy na tej ziemi. Żyjemy, poruszamy się, rozmawiamy, myślimy, wypowiadamy różne słowa, różnie może być. Ale każdego dnia mamy tę możliwość, aby być jeszcze bliżej Niego. Aby być jeszcze bliżej Niego. Nie powtarzać błędów. A jeżeli się zdarzy, to mamy możliwość oczyścić się. Amen? To jest łaska. To jest łaska. Nic nie zrobiliśmy. Nie zapłaciliśmy ani grosza. Nie potrafiliśmy zrobić nic swoimi uczynkami, żeby na to zasłużyć. Jednak Jezus Chrystus udostępnił nam to za darmo. Halleluja. Jemu niech będzie chwała. Jemu niech będzie chwała w każdym z naszych serc i w Kościele, w Jezusie Chrystusie. Halleluja. Że On to uczynił za darmo. To jest z łaski. To jest to, że przychodzisz do Niego i nie jesteś w stanie. Wiecie, kobieta, która przyszła do Jezusa, ona była skazana na śmierć. Tak prawo przewidywało. Ona już się liczyła z tym, że to są ostatnie jej może wspomnienia, ostatnie spojrzenia. Była skazana na śmierć. Ludzie już mieli kamienie w rękach i to było już wyrok. Już zapadł. Ale Pan Jezus, kiedy podniosła głowę, kiedy wszyscy się rozpierzchli, On powiedział, to jest łaska. Oni Cię nie potępili, ja Cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. To jest łaska. Co potrafisz zrobić dzisiaj, żeby wykupić swoje życie? Co potrafisz dzisiaj zrobić, żeby było ono lepsze? Pomyślmy przez chwilę, co potrafię zrobić, żeby jeden dzień było lepsze moje życie? Nic nie potrafię zrobić. Moje starania się skończyły o 11 przed południem. Zgadzacie się ze mną? Może ktoś jest naprawdę wytrzymały i dobry, może jeden dzień wytrzyma. Ale to nic nie znaczy. To nic nie znaczy. Zbawienia nie damy rady nadrobić. Tylko Bóg w Jezusie Chrystusie dał doskonałe zbawienie i mamy z Niego korzystać. Mamy z Niego korzystać. Jeść chleb każdego dnia. Jeść i być silny. Jeść i silny być, nabierać siły. Jedząc chleb, nabierać siły. Każdego dnia, śniadanie, obiad, kolacja. Nie mówiąc o reszcie. Wiecie, być przed Nim. Jeść i spożywać i mieć z Nim społeczność. Amen. Wiecie, tak bliski obraz. Pan Jezus mówi o prostym, o chlebie. On wykorzystał sytuację, kiedy nakarmił ludzi. Oni się cieszyli tym chlebem. Oni jeszcze przed oczyma mieli chleb. Wiecie, oni byli tak zafascynowani tym chlebem. Pan Jezus wykorzystał ten moment i mówi, ja jestem chlebem życia.
Ja jestem, bo przypomnijcie sobie moment, kiedy byliście tak głodni, wykończeni na tej pustyni. Kiedy byliście głodni i teraz kawał chleba masz w swojej ręce. Jak się zajadałeś tym chlebem? Jaki to było niesamowity balsam do twojego ciała. Ja jestem tym chlebem. Ja jestem chlebem, który nie tylko na tę chwilę zaspokoi twoje życie, ale on na całe życie będzie ci dawał siłę. Amen? I wykorzystam ten moment. Przypuszczam sobie, że wyobrażam sobie taką sytuację, że gdyby dzisiaj Pan Jezus usługiwał na tym miejscu, to by na pewno mówił o naleśnikach. Bo on umie wykorzystać każdą sytuację. Ja tego nie umiem zrobić i zazdroszczę mu tego. Ale wiecie, wyobraźcie sobie, że Pan Jezus każdą sytuację potrafił wykorzystać. I w tej chwili w Kafarnaum tutaj Pan Jezus wykorzystuje moment, mówi o chlebie. Ludzie, tysiące ludzi, którzy byli przed chwilą nakarmieni, którzy przed chwilą jedli chleb, oni sobie mogą wyobrazić, kim jest Pan Jezus Chrystus. Mogą sobie wyobrazić, co On może zrobić dla ich życia, żeby naprawdę ono było wieczne, żeby ono było szczęśliwe. Jest chlebem życia. Tak prosta rzecz. Tak prosta rzecz, jak kromka chleba na śniadanie. Tak właśnie Jezus Chrystus chce dać się Tobie. On daje swoje życie Tobie. I wiecie, tak jak wcześniej powiedziałem, że najwięcej ludzi wtedy odeszło. Pan Jezus mówił prosto. Mówił prosto. Oni nie umieli tego zrozumieć. Faryzeusze zaczęli się kłócić. Oni mówili, to jest zwiedzenie, to jest coś nienormalnego. Ale Pan Jezus pyta się uczni, czy i wy chcecie odejść? I uczniowie mówią, Panie, ale do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Amen? Pan Jezus wtedy właśnie, kiedy głosił to kazanie o tak prostej rzeczy, wielu ludzi się odwróciło i poszło. Nawet jest napisane, że wielu uczniów się odwróciło i poszło. Popatrzmy na nasze życie. Czy jesteśmy gotowi karmić się, jeść ten chleb i żyć? Czy jesteśmy dzisiaj gotowi, żeby żyć? Musisz jeść. Żeby żyć, musisz jeść. Jezus jest chlebem życia. Jezus Chrystus jest chlebem życia. On każdego dnia chce rano, abyś karmił się z chlebem życia, chlebem, Słowem Bożym. Słowo Boże jest niesamowite. Ono jest mocne, ono jest skuteczne. Ono jest żywe. Amen? Tak jest napisane. Ono jest żywe. I ja wam powiem takie króciutkie świadectwo. Kiedyś, nie tak dawno to było, kiedy zdarzyła się mi taka sytuacja trochę niejasna w pewnym zdarzeniu. Nie będę mówił o całości, bo to by dużo czasu zajęło. Ale było nie tak, jak powinno być. Wiecie, i kiedy rano się obudziłem, poszedłem wieczór i mówię Bogu o tym, pokutowałem z tego, prosiłem Boga, aby mi przebaczył. I kiedy rano się obudziłem, siadłem i mówię, Panie, aż nie wiem, czy otworzyć Biblię, bo na pewno mi powiesz coś na ten temat. Wiecie, ale naprawdę ponad wszystko najlepsza jest społeczność z Bogiem. Jeżeli zaczniesz Go traktować tak jak członka rodziny, jak kogoś najbliższego, to On zacznie mówić do ciebie przez Słowo Boże, przez sytuacje, przez widzenia, przez sny, jakkolwiek. Chciejmy, ja wiem, że tego doświadczacie, a chciejmy jeszcze więcej. I wiecie, kiedy ja pomyślałem sobie, dzisiaj nie będę czytał tego słowa, które miałem zaplanowane, ale otworzę sobie taki, kiedyś taki starszy brat miał taki zwyczaj i mówi, 31 rozdziałów przypowieści ma, na każdy dzień sobie czyta jeden rozdział. I ja sobie to przypomniałem i sobie myślę, no Boże, może spróbuję tak jak ten człowiek, przeczytam sobie, którego dzisiaj jest, któregoś tam, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, którego to było. Otworzę sobie ten rozdział i sobie czytam. Wiecie, ja czytam te przypowieści i Bóg, tak jakby mówił do mnie, daje mi wykład odnośnie tej sytuacji. Co zrobić, żeby nie wystąpiło tak? Co zrobić, żeby zachować się tak? Tak jakbym dosłownie, jakbym siedział i rozmawiał z Nim. Czytałem ten rozdział. I tak się jeszcze patrzę, specjalnie otworzyłem telefon, wziąłem, czy naprawdę nie pomyliłem daty. No jest, data się zgadza, rozdział się zgadza. Wszystko jest tak, jak Boże, Ty mówisz do mnie. Jak ja byłem Bogu wdzięczny. Wiecie, to były twarde słowa, dosyć mocne. Dosyć mocne. Niektórych chciałbym ominąć, ale były życiem. Ale były życiem. To było dobre śniadanie. To było konkretne śniadanie. I Bóg właśnie chce mówić do ciebie i do mnie. Jakkolwiek. Słowo Boże mówi, że wieloma sposobami mówił, od zawsze mówił. Różnymi sposobami i przez różnych ludzi, przez różne sytuacje. Bóg chce mówić do ciebie. On chce być blisko ciebie. On chce pouczać się w każdej sytuacji. Jest też napisane, że Duch Święty, który jest w was, który tam mieszka,
mieszka w tobie. Duch Święty mieszka w tobie. On pouczy was o wszystkim. On wam przypomni słowo. Amen? Dlatego miejmy społeczność z Nim. Jedzmy śniadanie, jedzmy obiad, jedzmy kolację. Rozkoszujmy się Bożą obecnością. Wiecie, ja nie potrafię wam nic więcej dać lepszego niż to, co dzisiaj Słowo Boże może mówić. Ja jestem chlebem życia, Jezus Chrystus mówi. Ja jestem podstawą waszego życia. Nie mogę dać nic mocniejszego. Są dodatki do chleba, ale to nie jest chleb. Czasami chcemy więcej dodatków zjeść niż sam chleb. Ale Pan Bóg jest podstawą. Jezus Chrystus mówi, jestem podstawą żywienia. Możesz różne rzeczy inne do tego jeść. Możesz czytać wykłady, możesz słuchać kazań, możesz cokolwiek innego, ale musisz mieć społeczność ze mną. To jest chleb. To jest podstawa życia. Żeby żyć, musisz mieć ze mną społeczność. Ja nie umiem tego inaczej powiedzieć, ale wiem, że te słowa mogą wyratować wasze życie i moje życie. Amen? To są życie. To są słowa życia. One są tymi słowami, które naprawdę potrzebujemy każdego dnia. Potrzebujemy każdego dnia być razem z Nim. Aż do tego momentu, kiedy pewnego razu znajdziemy się przy kolacji. A te kolacje wiecie, kto przygotuje? Nie cała masa sług. Nie kelnerzy. Ale sam Bóg. Jezus Chrystus. W jednym miejscu nawet On powiedział, że On się sam przepasze i będzie usługiwał przy stole. Niesamowite. Wyobrażamy sobie już ten moment, ale nie potrafimy naszym życiem. Póki jesteśmy na tej ziemi, póki tu żyjemy, cieszmy się i radujmy się Bożą obecnością. Wykonajmy to, co jest do wykonania na tej ziemi. Wykonajmy Bożą wolę. Ktoś tu się zapytał się, Panie, a co to są Twoje dzieła? Rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Wierzyć w Jezusa Chrystusa. Dzisiaj cały nasz kraj wierzy w Boga. Wiecie, większość naszego kraju wierzy w Boga. Ale czy wierzy w Jezusa Chrystusa? My tutaj jesteśmy zgromadzeni, wszyscy jesteśmy wierzący. Wszyscy wierzymy. Ale czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Czy wiesz praktyczny sposób, że kiedy umówisz się na 7:30 rano, na śniadanie razem z Nim, to On przyjdzie i będziecie razem mieć społeczność? Czy wierzysz, że spożywając Jego życie, Jego ciało, będziesz miał siłę, aby iść i przezwyciężyć największą trudność, największy problem w swoim życiu, największe zmartwienie i największą tragedię przejść? Czy wierzysz, że razem z Nim, w sile tego posiłku, będziesz w stanie zwyciężać? Już nie mówię, co bez Niego. Nie ma szans. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? I to jest dzisiejsze moje poselstwo. Wszyscy wierzymy. Wszyscy każdego dnia gdzieś się udajemy, dziękujemy Bogu, wstajemy i wielbimy Boga, że jeszcze dzisiaj mogę wstać. Boże, boli mnie w plecach, ledwo co się ruszam, ale dziękuję Ci, że jestem, że żyję. Halleluja. Wiecie, jeden mąż Boży, ja już tu chyba mówiłem o tym, był schorowany, wielbił Boga, całe życie wielbił Boga. Najbardziej optymistyczny człowiek, jakiego mogłem przeczytać, to było, napisał książkę. I wiecie, on pewnego razu, kiedy go wszystko bolało, wszystkie stawy go bolały, on mówi, Boże, dzisiaj sobie ponarzekam już, proszę Cię, miej mi to za wytłumaczenie, ale ja sobie dzisiaj ponarzekam. I kiedy zaczął narzekać, zauważył, że kiedy wyciąga nogę z łóżka, to mały palec go nie boli w nodze. I on zaczął dziękować Bogu za ten mały palec, który go nie boli. Potem mówi, patrz, się poruszał, ten następny też go nie boli. I zaczął dziękować Bogu za ten, który go następny nie boli. Wiecie, kiedy się zorientował, to stał na nogach, bo tak dziękował Bogu za wszystko, co w swoim życiu. I wiecie, po takiej gimnastyce chwilowej, kiedy pochodził po pokoju, kiedy dziękował Bogu, zauważył, że w jego życiu jest tylko wdzięczność. Zaczął narzekaniem. Psalmista Dawid najczęściej, kiedy zaczyna psalmy, czytamy psalmy, on mówi, Boże, jak mi źle, jak mi ciężko. Boże, ja już nie mogę. Mam wszystkiego dosyć. Ci ludzie wszyscy, oni mnie nachodzą, chcą mojej śmierci. Ja już nie chcę tutaj. Zabierz mnie stąd. A za chwilę potężne poselstwo przekazuje. Bóg przychodzi do jego życia. Wiecie, nie jest problemem w twoim życiu, że narzekasz, ale problemem jest, że nie narzekasz przed Nim. Przyjdź rano na śniadanie i narzekaj przed Nim. Przyjdź w południe i ponarzekaj przed Nim. Powiedz to Jemu. Amen? Powiedz to Jemu. Psalmista, on się tego nie wstydził. On to nawet zapisał.
On przyszedł przed Boga i on mówi, wylewał swoją duszę. Mówi, nie zawsze jest tak wspaniale, Boże, jest mi ciężko. A Bóg wlał swojego ducha do niego. On się cieszył jego społecznością. To jest tak jak dziecko, które jest zmartwione, które jest przygnębione, ale przychodzi do rodzica i co ten rodzic? Nie rozwiąże w jednym momencie jego problemu. Wiecie, dzieci mają wielkie problemy, ale nie jesteśmy w stanie sprostać temu. Ale kiedy przytuli, to jest najlepsza chwila, kiedy to może być. I tak właśnie jest, kiedy my przychodzimy do Boga. Ja jestem chlebem życia, podstawą Twojego życia. Ja jestem tym, którego każdego dnia musisz mieć, musisz go spożywać i w Jego świętej krwi czyścić swoje szaty, w Jego świętej krwi obmywać swoje życie. To jest łaska, halleluja. Bóg daje nam dzisiaj łaskę. Bóg daje Tobie i mnie dzisiaj łaskę. On daje Ci czas. Otwiera nasze oczy, jak śpiewaliśmy w tej pieśni. Otwórz moje oczy, abym mógł widzieć. On dzisiaj na nowo otwiera Twoje oczy. Czy Ty masz społeczność z Nim? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Co to są dzieła Boże? Boże, jak mogę wykonywać Twoją wolę? Przychodzisz do Niego i mówisz, Boże, ja jeszcze nic w życiu chyba nie zrobiłem dla Ciebie. Jak ja mogę wykonać Twoją wolę? Słuchaj. Wierzyć w Tego, którego On posłał. Uwierz w Jezusa Chrystusa. Uwierz w Jezusa Chrystusa. Idź i miej społeczność z Nim, a potem Go słuchaj. A potem idź i razem z Nim. On Ci da sytuację, On Ci da możliwości. Jeżeli chcesz rozwijać się w swoim życiu, On daje możliwości. On jest zainteresowany Twoim życiem. Uwierz w Jezusa Chrystusa. To jest poselstwo, jakie mogę najlepsze przekazać do dzisiaj dla Was. Tak jak chleb życia, tak jak chleb każdego dnia. Każdego dnia potrzebujemy jeść, żeby żyć. Tak potrzebujemy Jezusa Chrystusa każdy dzień, żeby żyć wiecznie. Amen? To jest życie wieczne. To jest życie wieczne, że Pan Jezus Chrystus daje się nam jako pokarm. Oczyszcza nas swoją świętą krwią. I mało tego mówi, teraz możesz przyjść. Możesz przyjść przed Ojca. Słowo Boże mówi, że jeżeli mamy czyste sumienie, możemy śmiało stanąć przed Bogiem. A jak mogę mieć czyste sumienie? Tylko przez krew Jezusa Chrystusa. Tylko przez krew Jezusa Chrystusa. Nie ma innej możliwości. Gdyby była inna droga, gdyby była inna możliwość, to pewnie by już wielu ludzi za tym poszło. Ale wiecie, na dzisiejszą chwilę i nie będzie inaczej, Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. On jest chlebem żywota. On jest wodą życia. Pan Jezus każdy moment wykorzystał. Wiecie, kiedy przyszedł do studni i Samarytanka nabierała wody, On mówi, ja Ci dam wodę, którą będziesz pić i nigdy nie będziesz pragnąć. Twoje życie się zupełnie zmieni. Ono się odmieni i będziesz szczęśliwą kobietą. Nie będziesz w samo południe w największy skwar i żar po kryjomu chodzić po wodę, ale będziesz wolna od grzechu. Jezus Chrystus każdą sytuację wykorzystał, aby przekazać, jak bardzo ważna jest społeczność, Jego społeczność z nami. Amen? Chleb życia, woda, podstawa, bez której nie potrafisz żyć, bez której nie dasz rady, tym jest Jezus Chrystus dla mnie i dla Ciebie. I tym słowem chciałbym Was zachęcić. Chciałbym zachęcić Was na nowo, rozpalić Was ogień. Jeżeli wiecie, kiedy może coś robimy, ja wiem, ja też się tam na tym przyłapuję, że często robię coś z tradycji, często robię coś, że przychodzę rano, bo już o tej porze jestem przygotowany, czy tam wieczorem, że to wtedy czytam, wtedy się modlę, wtedy szukam Bożej obecności. I przychodzę i zaczynam zauważać, że robię to, jak się to mówi, rutynowo, tradycyjnie. Ale czasami brakuje tej świeżości i dzisiaj może w Twoim życiu na nowo zapragniesz, aby Bóg był realny, aby Jezus Chrystus był ten, który jest obok Ciebie, z którym rozmawiasz, którym karmisz się każdego dnia. Jego potrzebujemy. Jego potrzebujemy. Amen? Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za życie świata. Amen. Jezus Chrystus mówi, ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za życie świata. Jezus Chrystus oddał swoje życie za Twoje i moje życie. Wiecie, nie zostało nic innego, jak tylko karmić się Bożym Słowem. Jak mieć z Nim społeczność jak najbardziej. Ja dziękuję Bogu za Jego Słowo. Jego Słowo jest żywe, skuteczne, mocniejsze niż wszelki
miecz obosieczny, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Ono jest zdolne przenikać Twoje życie i moje. Ono jest zdolne zmienić moje myśli. Wiecie, my mamy różne sposoby myślenia, czasami bardzo błędne i złe, ale Słowo Boże jest w stanie to zmienić. Ja wyobrażam sobie, że nie jesteśmy w tym miejscu, w którym powinniśmy być jeszcze dzisiaj. Jeszcze wiele jest przed nami do tego, aby się zmieniło. Wiele myśleń, wiele różnych sytuacji, które nie umiemy zrozumieć, w których się obrażamy, w których się gorszymy, musi być zmienione. Ale jak to się stanie, ja się pytam. Czy nie stanie się to przez Boże Słowo? Czy nie stanie się to przez to, że ten miecz obosieczny, który jest zdolny, który potrafi to usunąć z naszego życia, który potrafi to odmienić, to właśnie Słowo Boże zrobi to wspaniałe zadanie w Twoim i w moim życiu. Amen? Dlatego karmmy się chlebem życia. Karmmy się każdego dnia. Każdego dnia, jeżeli masz nawet okazję, karm się w nocy Bożym Słowem. Abyśmy mogli mieć siłę, abyśmy mogli myśleć tak, jak myśli Słowo Boże, jak myśli Jezus Chrystus. A wtedy będziemy mogli wierzyć w Niego. Wtedy będziemy mogli wykonywać dzieła, które On chce, abyśmy wykonywali. Amen? I tym chciałbym się z Wami podzielić. Abyśmy w sercach naszych zapamiętali to słowo. Pan Jezus mówi, ja jestem chlebem żywym. Kto go spożywa, będzie żyć na wieki. Na wieki. Na wieki. Amen. Wielki jest nasz Pan. Jemu niech będzie chwała. Amen.